Nadszedł czas, żeby powiedzieć. Ludzie często unikają odmowy z dość prostych powodów, czy to w kontaktach biznesowych, czy w kontaktach z rodziną, czy po prostu w relacjach partnerskich. Robimy to z reguły z prostych powodów. Nie chcemy po prostu popsuć tych relacji, ale jednak każdy ma swoje ograniczenia i kiedy dochodzimy do granic możliwości, myślę, że najwyższy czas, żeby powiedzieć. Ale dlaczego warto zatem mówić nie? Myślę, że dlatego, bo mówienie nie to jest tak naprawdę asertywność. Więc czym jest asertywność? I dlaczego jeszcze raz, dlaczego warto mówić nie? W moim życiu, jeśli chodzi o asertywność, to pozytywne jej oddziaływanie na moje życie poznałem właśnie, kiedy zacząłem być asertywny. Czy to w kontaktach właśnie biznesowych, czy w relacjach partnerskich, czy po prostu w życiu. Nauczyłem się mówić nie i zauważyłem, że ze swojego życia pozbyłem się wielu toksycznych relacji, wielu toksycznych ludzi usunąłem ze swojej drogi. Moje życie i życie mojej rodziny stało się lepsze, a więc dlatego właśnie warto mówić. A więc asertywność to po prostu wyrażanie własnych potrzeb, ale też przyjmowanie potrzeb innych. Asertywność to także narzędzie do walki z tak zwanym hejtem, ale też należy pamiętać o konstruktywnej krytyce, bo jest cienka granica pomiędzy hejtem a konstruktywną krytyką. Asertywność to także otwarcie się na dialog i przede wszystkim nie banie się, że ten dialog może przerodzić się w bardziej żywiołową dyskusję. Nawet możesz się nie spodziewać, jakie owoce możesz zebrać po takiej dyskusji. Więc nigdy się nie bój mówić nie. Mów nie tak często, jak tylko tego potrzebujesz. Przecieraj swoje szlaki i dąż do celu. Ale to jeszcze nie wszystko. Asertywnie można też dawać komuś komplement albo po prostu ten komplement przyjmować. Asertywnie można reagować na swojego szefa. Asertywnie można postępować w stosunku do współpracownika, pozwalać mu na pewne rzeczy. Asertywnie można wychowywać dziecko, pozwalać mu na pewne rzeczy, ale mieć swoje ograniczenia. Jak to mówią buddyści, bądź jak bambus, czyli giętki, wytrzymały, niełamliwy. Mówienie nie to stawianie na swoim, to bronienie swojej racji, kiedy wiesz, że ta racja jest po twojej stronie. Mówienie nie, czyli bycie asertywnym, to na przykład student, który odmawia pójścia na imprezę ze swoim kolegą, bo akurat chce się czegoś nowego nauczyć. Mówienie nie, czyli asertywność, to na przykład biznesmen, który odmawia wyjechania na wieczór kawalerski, bo w tym czasie zarobi kolejny milion. No właśnie, a co w sytuacji, kiedy się nie było asertywnym i nagle zaczniesz mówić każdemu nie? No każdy będzie na pewno zaskoczony, każdy będzie na pewno zdziwiony. Powiedzą, co się z tobą dzieje, co się z nim dzieje, co się z niedobrego z nim. W takiej sytuacji na pewno wywołasz zdziwienie u otoczenia, bo kiedy zaczniesz mówić nie, gdzie wcześniej mówiłeś tak, lub zaczniesz mówić tak, gdzie wcześniej mówiłeś nie, możesz się przygotować nie tylko na zdziwienie, ale nawet na agresję otoczenia. Ale myślę, że taka sytuacja najlepiej zweryfikuje, kto tak naprawdę jest twoim przyjacielem, a kto nie. A z pewnością taka sytuacja usunie z twojego otoczenia toksyczność. Nie tylko w postaci ludzi, ale w postaci sytuacji i zdarzeń, które dotychczas miałeś. Nie oznacza to jednak, że nagle musisz ignorować i lekceważyć ludzi. Czasami wystarczy im tylko wytłumaczyć zmiany swojego zachowania. Jeżeli oni to zrozumieją, to zaczną akceptować cię takiego, jakim jesteś. Czyli nowego ciebie lub takiego, jakim gdzieś wewnątrz byłeś, ale tego nie pokazywałeś wcześniej. Ale zanim zaczniesz mówić nie, warto popracować nad swoimi myślami i zerknąć wewnątrz siebie. Bo wtedy zobaczysz, jaki naprawdę jesteś i co do tej pory traciłeś. I wtedy zobaczysz, że tylko strach może paraliżować to, kim tak naprawdę chciałeś zawsze być, a nie byłeś, ale teraz możesz się stać.